Scena lalkowa imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie zaprasza do Teatru Wyobraźni. Tak czasem bywa. Scenariusz i reżyseria Dorota Anna Dąbek. Muzyka i realizacja dźwięku Bogdan Edmund Szczepański. Oprawa graficzna Agnieszka Szczepańska. Występują Anna Madej, Maciej Dużyński, Tomasz Madej, Marek Tynda. Odcinek pierwszy. Opowieść nowego. Część druga. Wesoło zrobiło się w naszej torebce. Moi koledzy zapomnieli o kłopotach i próbowali żartować. Ja jeden. Może dlatego, że najstarszy z nich. Nie mogłem przestać myśleć o całej tej historii. Szminka szturchnęła mnie lekko. Wiem, że ciągle o tym rozmyślasz. Nie martw się. Wracajcie do sklepu. To wcale nie jest pocieszające. Jeśli sprzedawca przyjmie nas z powrotem, to wyrzuci nas jako towar wybrakowany i nigdy się już nie zobaczymy. Postaram się wam jakoś pomóc. Może uda się tak zrobić, byście wrócili do domu. No dobrze, ale jak wrócimy, to co dalej z odkurzaczem? Po co się martwisz na zapas? Póki masz przyjaciół, nie zginiesz. Ty jesteś bardzo mądrą szminką. Bez przesady, ale szybko się uczę. Ludzie na przyjęciach opowiadają różne historie. Ja mam zaś dobry słuch. Z tych opowieści jedynie wyciągam wnioski. Dzień dobry. Nie wiem, czy sobie mnie pan przypomina. Byłam tu przedwczoraj i kupiłam u pana... Usłyszeliśmy głos pani, co oznaczało, że znaleźliśmy się w sklepie. Zamilkliśmy i czekaliśmy w napięciu na dalszy bieg wydarzeń. Wiem, już sobie przypominam. Tak eleganckich klientów się nie zapomina. Dziękuję panu. W czym mogę pani pomóc? Pani otworzyła torebkę, szminka rozejrzała się szybko i krzyknęła do wszystkich mieszkańców. Róbcie zamieszanie i starajcie się tak wiercić, bym wypadła, zanim pani zdąży wyjąć naszych przyjaciół. Zgodnie z poleceniem kręciliśmy się jak szaleni. Pani usiłowała nas znaleźć, ale nie mogła nas zlokalizować. Przepraszam pana. Wie pan zapewne, co się dzieje w damskich torebkach. Chwilkę cierpliwości i zaraz panu wytłumaczę. Sprzedawca ze znajomością rzeczy przybrał odpowiednią minę i spokojnie czekał. W międzyczasie szminka wytoczyła się na zewnątrz i poturlała po ladzie. Bacznie ją obserwowałem, dopóki nie znalazła się poza zasięgiem mojego wzroku. Nie mogłem teraz nawet domyślić się, co zamierza zrobić. W końcu zostaliśmy pochwyceni. Już mogę panu wyjaśnić, o co mi chodzi. Otóż, jak pan pamięta, kupiłam tę oto paczkę w pańskim sklepie. Pani podała sprzedawcy naszą ekipę. Ten włożył okulary i dokładnie nas obejrzał, po czym spojrzał na panią i zapytał. Przepraszam, ale nadal nie rozumiem. W jakiej sprawie pani do mnie przyszła? Jak to? Próbowałam wczoraj sprzątnąć mieszkanie i niestety nie mogłam. One pękają, po prostu są wadliwe. Proszę wymienić mi tę paczkę na nową. Nie widzę żadnych usterek, ale jeśli pani sobie życzy, gotów jestem spełnić pani prośbę. Pomyślałem, że koniec już bliski i ciężko westchnąłem. Sprzedawca odszedł w tym kierunku, gdzie poturlała się szminka, a my, pogrążeni w rozpaczy, czekaliśmy, co będzie dalej. Usłyszeliśmy szybkie kroki. Naszym oczom ukazał się sprzedawca, który o dziwo nie niósł żadnej paczki. Czerwieniąc się i kłaniając prawie do ziemi, zaczął wyjaśniać. Bardzo panią przepraszam, ale mam niestety dla pani niedobrą nowinę. Wszystkie kartony z tym rodzajem worków zostały już sprzedane. Widocznie moja asystentka nie uprzedziła mnie, że ktoś je kupił. Jest pan tego pewny? Może zapytamy tę pańską asystentkę, czy to prawda? Przykro mi, ale w tej chwili nie ma jej w sklepie. To skąd pan wie, że są sprzedane? Widzi pani, wszystkie pudła są oznakowane czerwoną kreską, co oznacza, że towar został sprzedany. Słysząc to, już nie miałem wątpliwości, że to robota szminki. Miała głowę na karku. Prawdziwy z niej przyjaciel. Ja też tak o niej pomyślałem. Opowiadaj dalej. To w dechę historia. Zaraz, na czym to ja skończyłem? Sprzedawca nie przyniósł nowego towaru. A tak, już pamiętam.
teraz zrobię? Zapytała pani sprzedawcę. Doprawdy nie wiem, tym bardziej, że muszę panią zmartwić. Był to ostatni transport tego rodzaju wkładów. Obecnie nie produkuje się już takich odkurzaczy. Wstrzymano więc również produkcję wszelkich części niezbędnych do pracy tej generacji sprzętu domowego. A może pani odkurzacz jest wadliwy? To raczej niemożliwe. Przez tyle lat wiernie mi służył. Ale mógł się zużyć, jak każdy wyeksploatowany materiał. Może to niewielka usterka, proszę sprawdzić. Worki z pewnością są w porządku. Zobaczymy, co się da zrobić. Spróbuję pójść do elektryka, może ma pan rację. A czy nie lepiej po prostu kupić nowy odkurzacz? O, to zbyt duży wydatek. Poza tym przywiązałam się jakoś do tego staruszka. No jak pani uważa. Nic więcej nie mogę dla pani zrobić. Dziękuję panu za pomoc. Ależ to drobiazg. Nasz klient, nasz pan. Pani odebrała naszą paczkę i włożyła z powrotem do torebki. Przypomniałem sobie w tym momencie, że przecież w sklepie została szminka. Musiałem szybko działać. Ponownie zaczęliśmy się wiercić, aż doprowadziliśmy do tego, że torebka wypadła z rąk pani i cała jej zawartość znalazła się na podłodze. Pani pochyliła się i zaczęła zbierać swoje drobiazgi. Sprzedawca rzucił się na pomoc. Wtedy właśnie zauważyłem szminkę, która przyturlała się najbliżej jak mogła. Nadal była za daleko, by ją zauważyć. Szepnąłem do pudru. Potocz się w kierunku lady. Widzisz szminkę? Puder spojrzał w górę. Już się robi! Zaczekaj! Zrób to tak, by pani zobaczyła, że się oddalasz. Może wtedy zauważy też szminkę. Puder ustawił się bokiem i przeturlał przed samym nosem pani, po czym zatrzymał się na wysokości szminki. Pani spostrzegła oddalający się puder. Pozbierała szybko pozostałe skarby i ruszyła w kierunku uciekiniera. Podniosła go z podłogi, a wstając oparła prawą rękę o ladę, bo nie była już pierwszej młodości. I w ten sposób wyczuła pod dłonią szminkę. Szminka puściła do mnie oko. Znowu spotkaliśmy się w komplecie. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Parsknęła śmiechem szminka. Dobry humor nigdy jej nie opuszczał. Słuchajcie, jestem już zmęczony tą opowieścią. Pozwolicie, że się trochę zdrzemnę. Dokończę jutro. Wiesz co, nowy? Możesz tej historii nie skończyć. A niby dlaczego? Nigdzie się nie wybieram. Tak, tylko nie wiadomo, czy nas jutro nie połkną plastikowe czarne potwory. Jakie potwory? 2 razy w tygodniu superintendent robi tu porządki. Pakuje odpadki w czarne wory, wynosi je przed dom, a potem przyjeżdża śmieciara i wywozi wszystko na wysypisko śmieci. Nie martwcie się na zapas. Termin sprzątania wypada za 2 dni, mamy więc mnóstwo czasu. Śpijcie spokojnie. Naprawdę? Ej, dzieciaki, dzieciaki. Jeszcze nie jedno was czeka, teraz śpijcie. Stary będzie czuwał. Dobranoc. Dobranoc. Co? Nieprzyzwyczajony? Trzeba będzie przywyknąć. Nie rozumiem. Jak się mieszkało w ciepełku, to się nie zna uroków życia w piwnicy. Może mi wyjaśnisz, o co chodzi? Mamy w budynku taką jedną kobietkę. Nazywają ją Brudaska. Widocznie jak spaliśmy, wyniosła swoje śmieci. Czasem się jej to zdarza. A tak, tak. Ona ma największą hodowlę kakroci w całej dzielnicy. A co to takiego te... kakrocie? No takie wstrętne robale, które mają długie wąsy i strasznie się wiercą w nocy. Łażą wtedy po wszystkim i szukają resztek jedzenia. Pewnie już spacerowały po tobie i teraz swędzą cię plecy. To obrzydliwe. To i tak jest świetnie, bo nie ma szczurów. Jak mieszkałem w metrze, to dopiero był koszmar. Te bestie potrafią przegryźć stal, a co dopiero papier. No nie przejmuj się, można się przyzwyczaić, bywało się w gorszych opałach. Najlepiej będzie... jak dokończysz swoją opowieść i zapomnisz o świącie. Fajnie nawijasz, aż miło cię słuchać. Gadaj. Dziękuję, postaram się. Pewnie masz rację. Dała się rozumieć.
Po powrocie do domu, jak zwykle, wrzucono nas do pudła z odkurzaczem. O, nowy transport! Electrolux już chciał rozpocząć swoje szkolenie, ale zauważył, że to znowu my. Pokuż to widzą moje piękne oczy. Starzy znajomi bardzo dobrze, nie będę musiał wszystkiego tłumaczyć od nowa. Widocznie jednak pierwsza lekcja nie była zbyt udana, skoro wróciliście. Będę więc musiał zastosować skuteczniejszą metodę. Pokażę wam jutro, ile zostanę zmuszony do pracy. Nie radzę ci. Co ty wyprawiasz? Setka! Szeptali moi zaskoczeni koledzy. Nie martwcie się, wiem co robię. Coś ty powiedział? Zapomniałeś chyba, kto tu stawia warunki. Radzę ci milcz, bo gorzko tylko pożałujesz. Pomyślałem, że przeholowałem, ale było już za późno. Teraz musiałem tę grę poprowadzić do końca. Blefowałeś! Trochę tak, ale miałem swój plan i próbowałem go zrealizować. Nie boję się twoich pogróżek. Wysłuchaj mnie uważnie, a sam zrozumiesz, o co chodzi. Jeśli raz jeszcze powtórzysz swój numer ze zniszczeniem moich kolegów, to nie my zostaniemy wyrzuceni, ale to ty zakończysz karierę w tym domu. Doprawdy? Boisz się, draniu, dobra nasza. Użyję twojej broni, żeby cię pokonać. Gdy byliśmy w sklepie, sprzedawca podsunął naszej właścicielce całkiem niegłupią myśl. Doszedł do wniosku, że powinna zanieść cię do elektryka, by sprawdził twoje wnętrzności. Może w nich kryje się jakaś tajemnica. Zachichotałem, naśladując śmiech odkurzacza. Elektrolux zatrząsł się i zaczął głośno sapać. Jeszcze cię dopadnę, modelo. Przyjdzie i na ciebie kolej, to się policzymy. To się długo naczekasz. A do tego czasu nieźle sobie popracujesz. Ja jestem ostatni w tej paczce. Poczekam, mam bardzo dobrą pamięć. A teraz zamknąć się i spać. Może trochę grzeczniej? Proszę, przestańcie już gadać. Chciałbym się zrzemnąć. Chciałem jeszcze coś dorzucić, ale moi koledzy powstrzymali mnie. Wystarczy, setka. Dosyć już narozrabiałeś. No nie wydaje mi się. Próbowałem was tylko ratować. Obraziłem się i pogrążyłem w swoich myślach. Następnego dnia pani wyjęła odkurzacz z pudła i pogłaskała go po brzuchu. No, staruszku, spróbujemy jeszcze raz. Nie mam ochoty biegać z tobą po elektrykach. Wsadziła przewód do kontaktu i uruchomiła odkurzacz. Ten pracował teraz bez zarzutu. Idealnie zbierał kurz z podłogi. Widząc to, cieszyliśmy się definitywnym zakończeniem naszych problemów. Mijały dni, tygodnie, miesiące. Odkurzacz więcej nie próbował swoich sztuczek. Moi koledzy odchodzili jeden po drugim. Aż w końcu przyszła kolej na mnie. Pani wyjęła mnie z opakowania i dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, że nadszedł ten moment, kiedy będę musiał zmierzyć się z owym kimś, kto krył się we wnętrzu odkurzacza. Zostałem wepchnięty do środka Electroluxa. Może zapomniał, trzymałem się tej myśli jak tonący brzytwy. O, proszę, kogo my tu mamy? Nasz bohater! Myślałeś, że o tobie zapomniałem. Długo czekałem na tę chwilę i oto sam przyszedłeś do mnie. Nie wiedziałem, kto to mówi, ponieważ odwrócony byłem plecami. Jedno wiedziałem na pewno, głos przemawiający do mnie nie należał do odkurzacza. Teraz ci pokażę, kto tu jest, był i będzie panem. Rozpoczęliśmy pracę. Początkowo nic szczególnego się nie działo. Czułem jednak, że niebezpieczeństwo wisi w powietrzu. Gdy zebraliśmy pewną ilość kurzu, poczułem na swoim zadku nogę pchającą mnie w kierunku otworu, którędy do wnętrza odkurzacza dostawał się kurz. Nie mogłem się wyprostować, a moja pojemność została ograniczona do tego stopnia, iż nie byłem w stanie przyjąć większej ilości kurzu. Zacząłem się krztusić i wyrzucać brud na zewnątrz. Pani wyłączyła odkurzacz. Znowu się zaczyna. Tyle czasu dobrze pracował. Może jest pełny. Wymienię wkład i dokończę sprzątanie. Gdy się oddaliła, głos odezwał się ponownie. Trochę się pomęczysz.
nie znajdzie nowego worka, bo jesteś przecież ostatni, czyż nie? To prawda, jestem ostatni. Muszę coś z tym zrobić. Tylko co? Nie znalazłam innego. Ten był chyba ostatni, nie mam wyboru. Spróbuję jeszcze raz. Pani włączyła odkurzacz. Jeszcze ci poprzyciskam, a potem spowoduję, że pękniesz i wyniosą cię na śmietnik. Co robić, co robić? Najpierw powinienem się odwrócić i zobaczyć mojego przeciwnika. Może wtedy będę wiedział, co robić dalej. Zacząłem się wiercić. Szło mi ciężko. Kurz w moim środku i noga ograniczająca moje ruchy nie pozwalały na wykonanie zaplanowanego manewru. Nagle kichnąłem. I kurz dostał się w głąb odkurzacza. Usłyszałem krzyk i odczułem ulgę. To noga zwolniła swój ucisk. W jednej chwili wykorzystałem tę sytuację i błyskawicznie się przekręciłem. Przede mną stał kurzak. Co takiego? Jeśli długo używasz elektrycznego przedmiotu, a od czasu do czasu go nie wyczyścisz, zbierają się w nim drobinki kurzu. Z czasem łączą się w jedno i w wyniku tego połączenia powstaje kurzak. Nie rozumiem. Powstał z kurzu i go nie lubi? Widzisz, jeśli zbierze się za dużo kurzu, kurzak rozrasta się do monstrualnych rozmiarów i automatycznie zajmuje dużo miejsca. Wtedy urządzenie, w którym znalazł się taki osobnik, przestaje pracować. Aha! Ludzie mogliby go znaleźć, wyczyścić przedmiot i byłoby po kurzaku. Otóż to! Nawijaj, no co zrobiłeś? Najprostszą rzecz pod słońcem. Nadołem się i wyrzuciłem zebrany kurz w kierunku kurzaka. Ten natychmiast zaczął rosnąć i w ten sposób zatarł silnik odkurzacza. Electrolux przestał pracować. Dziękuję, przyjacielu. Nie ma za co. Zrobiło mi się tak jakoś dziwnie. Szybko odwróciłem się i udawałem, że nie rozumiem, co się stało. Pani otworzyła brzuch odkurzacza i zorientowała się, że musi zanieść go do elektryka. Ty, a jak to się stało, że cię nie wyrzuciła? Nie pamiętasz? Byłem przecież ostatni. A, tak, rzeczywiście. Elektryk elegancko oczyścił odkurzacz i tak przez parę miesięcy pracowaliśmy, jak to ludzie mówią, w pocie czoła. Nawet zaprzyjaźniliśmy się. Któregoś dnia, a były to chyba urodziny pani, zjawił się jej syn z urodzinowym prezentem. Ponieważ znał całą historię Electroluxa, podarował swojej mamie najnowszy typ odkurzacza, aby ulżyć, jak się wyraził, jej niedoli z przedmiotami martwymi. I tak nasze miejsce zajęła nowa maszynka. Mówię wam, cudo, małe, lekkie i nawet niebrzydkie. Cóż, świat się zmienia. Odkurzacz został oddany na części jakiemuś wynalazcy, a ja, pełen kurzu, znalazłem się tutaj. To już koniec mojej historii. Ej, nowy, nie rozklejaj się, się naprawdę rozkleisz. Już do niczego się nie nadaje. Nigdy nic nie wiadomo. Zawsze trzeba mieć nadzieję. To czyja teraz kolejna wspominki? Może spróbujesz ty pięknić? Gdy opowiada swoją historię, mówi tak, jakby wszystko działo się w teraźniejszości. On cały czas żyje swoją historią. Nikt z nas nawet nie stara mu się tłumaczyć, że to już minęło. A dzięki temu zachował naiwność i jest pogodny jak dzieciak. Już za tydzień odcinek drugi, opowieść Pięknisia.